Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Kalisz. Ojej, zawsze chciałam to powiedzieć. Jest nam bardzo miło, że jesteście tutaj z nami. Jest nam bardzo miło, że zdecydowaliście Państwo spędzić ten wieczór z naszą muzyką. Mamy nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Mamy nadzieję, że będziecie głośno śpiewać, bo każdy z tych utworów jest Wam bardzo dobrze znany. Spędźcie ten wieczór cudownie. Jeżeli ktoś z Państwa zechce poderwać się z krzesła i zatańczyć, jest to dzisiaj absolutnie dozwolone i my na to pozwalamy. Życzymy Wam cudownych wrażeń, a na scenie łubi-dubi i przebojowe kobiety. Wszystko, czego dziś chcę,
trzeba, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Uwaga, będzie ciekawostka. Izabela Trojanowska przyznała, że śpiewając ten utwór w 1980 roku, nie miała świadomości, o czym jest dokładnie ten tekst. W jej interpretacji była to piosenka o tańcu. Natomiast jak się okazało, w interpretacji autora tekstu była to piosenka o krótkim uniesieniu miłosnym. A że w miłości różnie bywa i wszyscy o tym wiedzą. Najlepiej przekonała się o tym pewna Małgośka. Mam taką propozycję, kto zna tę historię, niech śpiewa głośno razem z nami. Co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgośka, tańczy mi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Uszyta jest z moich snów. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, wróżą z kart, on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart. Małgośka, tańczy mi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Jak wróci, powiedz mi, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, wróżą z kart, on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart. Małgośka, tańczy mi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Hej, głupiaty, głupiaty, głupiaty. Drodzy Państwo, projekt Przebojowe Kobiety to zdecydowanie celebracja płci pięknej, której na scenie jest dziś niemało. I bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym gościnnie zechciały wystąpić z nami wokalistki po mojej prawej stronie, Joanna Rektor i Doryka Czmarkowa. Wokalistki o bardzo charakterystycznych brzmieniach i pięknych barwach głosu. A skoro już je tak wychwaliłam, to teraz pozwolę im troszeczkę pośpiewać, żeby się Państwo przekonali, że wszystko, co powiedziałam, jest prawdą. Na początek Asia zaśpiewa nam piosenkę zupełnie nie o miłości. Muzyka.
wypisujesz hasła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to idziesz cały ty. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej ciadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Gdy głupota z biedą już mnie mają, robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć, bo jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Asia Rektor. Kochani, ale my zdecydowanie chcielibyśmy więcej słońca, dlatego Dorota zaśpiewa dla was tyle słońca w całym mieście.
La 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 dzień, godzina zwierzę. Drodzy Państwo, nie zwalniamy, wręcz przyspieszamy tempa. Wiecie Państwo, kto śpiewał o falowaniu, spadaniu i magnetycznym ruchu? Kora Imana. Raz, dwa. Ruch magnetyczny.
Słuchajcie, kolejny super hit w wykonaniu Super Asi. Brawa dla Asi! Kolejny przebój nocy, gdzieś trwa się pusk. Nerwowy rytm, nagle chwytasz. Pod skórą automat pali ci puls. Podbijasz łyk ciepłej coli i z niesmakiem kręcisz głową, że to nie to. A jednak żal, wypaść z troli. Właśnie tutaj, właśnie teraz sobie na to. Thank you.
Kolejny utwór jest opowieścią o samotności przeżywanej z bardzo wielką dumą. Anna Jantar i Wielka Dama. Liczymy, że kolejny utwór rozkołysze, rozbawi i uaktywni Państwa troszeczkę wokalnie, bo dziś im głośniej, tym radośniej. Konik na biegunach. Pośpiewacie? Zarok może dwa, schodami na strych, sami się kudłaty.
Kochani, mimo że spleen to jest stan przygnębienia, to nam to absolutnie nie grozi. Nie dzisiaj, nie w ogóle, nie w takim zgranym towarzystwie. Naszym ulubionym utworem krakowski spleen. Dariusz.
kurczowe Boguś. Perkusja Grześ. Gitara basowa Mariusz. Raz jeszcze przedstawiam, przypominam. Asia Rektor. Dori Kaczmarkowa. I panie po mojej lewej stronie. Piękne, wyjątkowe, cudowne wokale wspierające nas. Aneta. Monika. Ja mam na imię Agnieszka. Bardzo jest mi miło, że mogę stać na tej scenie i śpiewać dla państwa. I marzy mi się, żeby ten ostatni refren wybrzmiał, wiecie, tak głośno, churalnie, wszyscy razem. Jesteście gotowi? Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni. Tak liczyliśmy, że po tym utworze będziecie państwo chcieli zaśpiewać coś a cappella. Nie? Kolejny utwór będzie trochę weselszy, ale znowu będzie o tęsknocie. W jakim obcym domu?
Drodzy Państwo, to był ostatni utwór dzisiejszego wieczoru. Mamy przygotowane coś w zanadrzu, ale musicie trochę pokrzyczeć. Damy się namówić? Dariusz mówi, że damy się namówić. Co mi panie dasz? Kilka starych szmat
przebojowe kobiety. Asia, Dorota, Aneta, Monika, Darek. Darek, pomachaj państwo, pomachaj pani. Boguś, Grześ, Mariusz, Agnieszka, dziękujemy bardzo. Razem i pięknie się ukłonimy. Możecie być brawo.